Witam serdecznie wszystkich spod znaku barana. Dzisiaj, kochani, zrobimy rozkład kart Tarota dla Was na grudzień, na nadchodzący miesiąc. Zapytamy o sprawy zawodowe, zapytamy o kwestie finansowe, sprawy miłosne także. Zobaczymy, jakie tutaj ważne wydarzenia będą miały miejsce dla Was w tym nadchodzącym miesiącu. Ale zanim tutaj postawimy karty, jeżeli zastanawiacie się nad jakimiś sprawami, które wymagają tutaj może podpowiedzi od strony kart Tarota, to nie tutaj wahajcie się, skontaktujcie się ze mną. W opisie filmiku jest link do mojej strony internetowej kosmatarot.com. Zachęcam i zapraszam, ale dobrze, tutaj zacznijmy stawiać karty Waszej intencji. Najpierw postawimy kartę związaną z najbardziej dominującym wpływem tutaj, czyli czymś, co będzie oddziaływało na Was przez całość tego miesiąca. I mamy kartę, no tutaj taki dość słodki, ale trochę niepokojący, kot sprawiedliwości. Kot sprawiedliwości, nigdy nie pomyślałem, że coś takiego powiem w życiu. Ale tak, sprawiedliwość, karta sprawiedliwości będzie wskazywała tutaj na to, że nic nie będzie bez konsekwencji w tym miesiącu, więc no ja tutaj wcale nie podejrzewam, że wy macie jakieś plany tutaj może niecne czy coś takiego, ale pamiętajcie, że jeżeli będziecie coś robili, to to na pewno będzie miało jakąś reakcję. Nie możecie liczyć na to, że jeżeli coś zrobicie, może bez pomyślunku, albo jakoś tak na pół gwizdka, czy coś takiego, to na pewno do Was wróci w tym wypadku. Więc wszystkie rzeczy, które będziecie robili, jakieś aktywności, które będziecie podejmowali, będą no tutaj budowały tą poniekąd karmę taką Waszą i no będzie to mogło wrócić do Was. To może, to brzmi tak bardzo niepokojąco teraz, jak to mówię, bo przywykliśmy do patrzenia w dość taki mroczny sposób na swoją przyszłość, taki pesymistyczny nawet, ale to ma też pozytywny wydźwięk, a mianowicie taki pozytywny wydźwięk, że wszystkie dobre uczynki także będą no, tutaj gromadziły tą pozytywną energię, która także zostanie potem Wam no, jakoś przekazana, na Was przelana, więc jeżeli będziecie tutaj mieli okazję wyświadczyć komuś przysługę, zróbcie to nie tylko z dobroci serca, chociaż no, w sumie to powinno być po główną motywacją, ale także dlatego, że potem możecie liczyć, że też z racji tego coś dobrego może się Wam przydarzyć. A teraz postawimy też kartę nie mniej ważną w tym wypadku, a mianowicie to, jakiego będziecie stanu ducha w tym nadchodzącym miesiącu, jaki będzie wasza energia. I tutaj też mamy kartę sprawiedliwości. Tutaj widzę, że będziecie tak nie tylko będziecie pod takim wpływem, ale będziecie też że aktywnie wprowadzali to w życie. Czyli to, co przed chwilą powiedziałem, będzie miało także no, dość duże znaczenie, dość duży wpływ na wasze podejście do wiele rzeczy, czyli tutaj będziecie chcieli, no, że najzwyczajniej w świecie można powiedzieć, że będziecie chcieli, żeby było sprawiedliwie w praktycznie każdej formie. Mam nadzieję, że no, głównie w ramach tych dobrych uczynków, o których mówiłem. Ale teraz mamy także kartę, która będzie mówiła o takich niepokojących rzeczach, o zagrożeniu. To jest rada kart, która będzie no, starała Was tutaj się uchronić przed jakimiś rzeczami, które niepokojące mogą się wydarzyć. I no faktycznie mamy dość niepokojącą kartę, bo jest siódemka mieczy. Siódemka mieczy wskazuje na to, że no może, mogą być dwie rzeczy. Albo możecie wejść w konflikt z kimś, tak? Albo jakaś rzecz, którą planujecie, pójdzie bardzo nie tak. I teraz zobaczymy, co to tutaj może być.
co, jak to odczytamy tutaj w kartach, zobaczymy, jaka tutaj właśnie sytuacja może się wydarzyć, która by właśnie była no, tutaj uosobieniem tej karty siódemki mieczy. Mam nadzieję, że tutaj jednak karty powiedzą, że tutaj tego zagrożenia to ono będzie troszkę bardziej wybielone przez to, że faktycznie nic złego tutaj nie wyjdzie na stole, ale no, musimy sprawdzić. Najpierw zapytajmy o kwestie zawodowe wasze, tak, tutaj barany, zapytamy właśnie jak będzie w pracy, o mamy świat, mamy tutaj rycerza denarów, także mamy kartę zwycięstwa, czyli szóstkę buław, bardzo fajnie. Mamy też kwestie zawodowe i tutaj widzę właśnie dużo mieczy, jest dziesiątka mieczy, jest dziewiątka mieczy, jest też dziewiątka denarów, zaraz zobaczymy jak do tego możemy podejść, a także kwestie obowiązków, tych takich nie wiem, może pobocznych projektów, może jakichś spraw urzędowych, które trzeba będzie załatwić. Tutaj widzę także, mamy szóstkę mieczy, mamy arcykapłana, mamy dwójkę pucharów, nie jest źle. Od razu tutaj przejdę do tych kwestii zawodowych. Bardzo pozytywnie. Jeżeli pracujecie, jeżeli jesteście, nie szukacie żadnej nowego zajęcia, to widzę tutaj, że praca będzie szła bardzo fajnie. Będziecie także docenieni, możecie liczyć na jakiś sukces tutaj wasz. Może będziecie właśnie też awansowali, może dostaniecie podwyżkę, może bonus będzie jakiś fajny w tej firmie. Ogólnie będzie się wam powodziło bardzo dobrze na tej płaszczyźnie zawodowej. Jeżeli myślicie nad zmianą pracy, albo teraz obecnie szukacie, raczej obecnie, w grudniu będziecie także szukać pracy, to widzę, że też tutaj nie będzie problemu z znalezieniem czegoś bardzo fajnego i tutaj wydaje się, że to naprawdę będzie jakieś takie jakieś, no, praca taka, która będzie naprawdę, no nie chcę powiedzieć spełnieniem waszych marzeń, ale na pewno będzie czymś, co po pierwsze byście chcieli robić i potem będziecie się w tym odnajdywali i może nawet rozwijali w przyszłości, więc bardzo fajnie pod tym względem jest. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, i tutaj wydaje się, że może być ta siódemka mieczy, może mieć swoje oddziaływanie, no tutaj aż tak wspaniale nie będzie, bo widzę, że no możliwe, że będzie czekał was jakiś wydatek i się nawet będziecie martwili tym. Będziecie się martwili sprawami finansowymi dość mocno, bo tutaj dojdzie do jakiejś zmiany. Dojdzie do jakiegoś problemu właśnie związanemu z pieniędzmi i to bardzo możliwe, że tutaj ta siódemka mieczy o tym mówi, że tak nagle wy trochę się spodziewaliście, raczej braliście pod uwagę, że może pójść to w tą stronę i niestety prawdopodobnie pójdzie w tą stronę, czyli no nie wiem, może samochód będzie się zepsuje jakoś konkretnie i teraz tutaj trzeba będzie jakieś naprawdę wziąć pod uwagę jakieś konkretne wykosztowanie się. Albo coś podobnego będzie miało miejsce, że no faktycznie będzie taki cios w te wasze finanse. No tutaj no mogą być to też kwestie związane z no, świętami, tak? Ja wiem, że to też jest bardzo często duże obciążenie dla budżetów domowych, więc tutaj może też troszkę się tym martwicie i też może wyjdzie to troszkę drożej niż się spodziewacie. No trzeba brać to pod uwagę. Pozytywną kwestią na szczęście jest tutaj dziewiątka denarów, co oznacza, że jeżeli podejdziecie do tego na spokojnie, jeżeli tutaj spróbujecie może rozłożyć, może da się rozłożyć pewne rzeczy na raty, jakiś wydatek albo coś takiego, jeżeli będziecie podejdziecie do czegoś tak właśnie na chłodno, na to, że zbudujecie plan, tak, rozważycie jakąś tutaj opcję długoterminową, żeby sobie z tym poradzić, to będzie dobrze, to dacie sobie z tym radę i będziecie mogli sobie z tym poradzić, tylko że to nie będzie taki szybka naprawa, to będzie quick fix, jak niektórzy mówią w korpomowie z angielskiego, to nie będzie takie od razu. Więc tutaj no, taka
troszkę niepokojąca sytuacja może być i tutaj ta siódemka mieczy może o tym wskazywać, że no jednak coś, co no, braliście pod uwagę, bo to na pewno jest coś, co bierzecie pod uwagę, że może pójść nie tak, faktycznie no niestety pójdzie nie tak. Lepsze informacje mam tutaj, jeżeli chodzi o kwestie właśnie jakiegoś waszego, jakichś przedsięwzięć, jakichś spraw, może tutaj urzędowych, właśnie ja zmierzam do tych urzędowych, widzę, że właśnie jakaś sprawa, może na jakąś opinię z jakiegoś urzędu czekacie, albo na właśnie na jakieś pismo, na jakieś ustalenia tutaj urzędowe, jakąś kwestię formalną. Ja mówię, że o urzędzie, ale to może być na przykład z jakiejś instytucji innej, może z jakiejś fundacji, albo na przykład z kościoła, tak, uda się wam tutaj załatwić na waszą korzyść, po waszej myśli, że no tutaj będzie wilk syty i owca cała, jeżeli to będzie się odnosiło do tego wydarzenia w waszym życiu, do tej sytuacji, ale na pewno będzie na waszą korzyść i na pewno będzie sprawiedliwie, więc tutaj właśnie ta sprawiedliwość też może właśnie oddziaływać. Może to jest jakaś sprawa sądowa albo jakaś w ogóle prawna powiązana. Tutaj ona będzie dla was dobra, ale będzie dlatego dla was dobra, że będzie sprawiedliwa, tak? No, miejmy nadzieję, że właśnie kwestie prawne funkcjonują w ten sprawiedliwy sposób. I tutaj właśnie dobre osoby na tym będą mogły, no nie powiem, że zyskać, ale stracić na pewno nie będą. Miały tutaj, no nie wiem, możliwości czy konieczności. Więc tak, to były te sprawy, powiedzmy, takie przyziemne. Przejdźmy do spraw związanych z uczuciami waszymi, miłosnymi, a także tutaj kwestie rodzinne. Ja przepraszam, jeżeli mój głos brzmi trochę dziwacznie, ja jeszcze tutaj troszkę dochodzę do siebie po chorobie, a szybkie i ciągłe gadanie, przyznam, że nie pomaga. Ale tak, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, mamy tutaj ósemkę denarów, mamy rycerza denarów i mamy szóstkę pucharów, okej. Okay. Kwestie rodzinne i czy związane z bliskimi. O, zmiana na lepsze. Zmiana na lepsze idzie. Bardzo fajnie. Tutaj szczególnie jakiejś jednej osobie coś się powiedzie. I mamy też ogólny kontakt z ludźmi, z osobami, którymi no, nie uznalibyście ich za bliskie osoby, to często mogą być całkowicie obce osoby, ale jak będziemy się w tej tutaj, no, w tym społeczeństwie odnajdywać, tak? Tutaj karty mówią. No dobra, jeżeli chodzi o kwestie te, tutaj właśnie takie kontaktów międzyludzkich, nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Wydaje się jedynie, że może na przykład w pracy albo z jakiegoś powodu będziecie mieli kontakt z jakąś młodą osobą, której będziecie musieli pomóc, ale to może być wydarzenie po prostu na ulicy, że przewróci się jakiś mały chłopczyk na hulajnodze i mu pomożecie wstać. Ja nie mówię, że to będzie dokładnie takie wydarzenie, ale miejmy nadzieję, że ten chłopczyk się nie przewróci nigdzie na świecie, ale będziecie mieli jakiś kontakt z jakąś młodszą osobą, która będzie potrzebowała od was wsparcia, a tak to ogólnie będzie dużo kontaktu z innymi osobami. Będziecie tutaj dość aktywnie no, wychodzili na miasto, powiedzmy, ale to będzie wszystko ok. Tutaj nie powinniście spodziewać się jakiejś złej woli czy jakiegoś konfliktu z jakiejkolwiek strony, więc najwyraźniej ta siódemka mieczy właśnie tyczyła się tych problemów, troszkę tej sytuacji finansowej. Jeżeli chodzi o uczucia, to jeżeli jesteście w związku, jeżeli jesteście w relacji już takiej długotrwałej, ale podkreślam długotrwałym, to widzę tutaj, że będzie mile spędzony czas, fajnie będziecie się dogadywać w tym grudniu, nie będzie żadnych konfliktów, a nawet jakąś rzecz wspólną albo uda wam się zrobić, albo zaczniecie planować jakąś wspólne przedsięwzięcie, takie, które będzie tyczyło tylko was dwojga, może planujecie gdzieś pojechać albo coś takiego, więc taka sytuacja będzie tutaj miała miejsce.
Bardzo pozytywna. Jeżeli poszukujecie tutaj miłości, tak, chcecie nawiązać bliższą relację z kimś, to widzę, może tutaj nie będzie takiego momentu przełomowego, nie będzie w grudniu takiego momentu, w którym byście mogli powiedzieć, że o, zakochałam się, niestety, ale widzę, że będzie możliwość zbudowania bliższej relacji z kimś albo zaczęcia budowania z bliższej relacji z kimś. Możliwe, że to jest już wasza, może ktoś, kogo już znacie, ktoś, kto może kiedyś był waszym przyjacielem albo był dobrym kolegą, koleżanką i tutaj, czyli możliwość jest po prostu powrotu do tego, albo właśnie zaczynacie budować, zbliżać się do tej osoby, której byście chcieli się zbliżyć, ale w ten taki powolny sposób, taki najpierw zostańmy przyjaciółmi, a potem może coś dalej. Tutaj jakiegoś takiego nagłego zwrotu, jakiegoś takiego nagłego romansu, no niestety nie widzę na tą chwilę. Jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, to już trochę tutaj spoiler mały powiedziałem, ale wydaje się, że jakieś osoby z waszych bliskich, może to być przyjaciel, właśnie członek rodziny, ktoś, kto jest taką energiczną raczej osobą, to niekoniecznie oznacza, że ona jest młoda czy coś takiego, ale no jest tak prężnie działającą tą osobą, to wydaje się, że będzie jakaś informacja o tym, że udało jej się w końcu osiągnąć to, na co chciała, co chciała, i to będzie powodowało dość istotne zmiany w jej życiu, ale no będzie to zmiana całkowicie na plus. Raczej okej, zmiana może niekoniecznie będzie na plus w długoterminowym rozumieniu, ale właśnie dojdzie do tego, na co ta osoba bardzo mocno liczyła, to się jej uda i to doprowadzi do zmiany, które no, w jej założeniu, według niej, będzie na lepsze. Dlatego tak powiedziałem wprzód. Ale czy w przyszłości to się okaże naprawdę zmianą na lepsze, no to już tylko czas powie. Więc tutaj mamy ten rozkład dla tutaj spraw osobistych, prywatnych, więc okej, no może faktycznie jakiś tutaj z nóg nas nikt nie zwali, nikt was nie zwali barany, ale budowanie relacji jest także ważne, budowanie przyjaźni też jest istotne. Zobaczmy teraz, jakie będą te trzy ważne wydarzenia w waszym grudniu. Mamy dobre wydarzenie, okej, jest ósemka pucharów. Mamy niepokojące wydarzenie, o, i tutaj może wejść ta siódemka mieczy do gry. I chociaż, no, zobaczymy. I teraz mamy jeszcze wydarzenie zaskakujące. Więc no tutaj już o tym może troszkę mówiłem. Mamy siódemkę buław i to by wskazywało na to, że może faktycznie z kimś się troszkę pokłócicie, tak? Może wejdziecie trochę tutaj w jakiś, no nie wiem, waśni, to może dużo powiedziane, ale będzie jakaś różnica zdań. Ale to wy będziecie mieli rację w tym wypadku. I chociaż pomimo tego, że będziecie mieli rację, to będzie tylko taka mała osłoda tej sytuacji, ogólnie to nie będzie przyjemne, tak? Widzę, że tutaj może dojść do właśnie jakiegoś konfliktu, do jakiejś różnicy zdań. Może, no właśnie, prawdopodobnie wyjdzie to z tej drugiej strony, od tej drugiej osoby, będzie ona przyczyną, i bo mówiąc o tym, że to wy będziecie mieli rację, mam na myśli, ale no, też będziecie brali w tym udział, więc też pewna odpowiedzialność za tą sytuację także będzie na waszych barkach, więc pytanie, jak będziecie sobie chcieli poradzić z tą zaistniałą sytuacją, jak ten konflikt może załagodzić. Bo pamiętajcie o tym, żeby nie generować złej karmy, tak? Więc tutaj tak to wygląda. Zaskakującym wydarzeniem będzie to, że może niespodziewanie spotkacie kogoś, z kim nagle pójdziecie na jakieś spotkanie towarzyskie. Może właśnie spotkacie jakiegoś starego znajomego, starą znajomą. Jeszcze, no nie wiem, teraz jeździ się na święta, może do rodzinnych stron pojedziecie i na kogoś wpadniecie. I to takie będzie troszkę niespodziewane,
ale zaskakujące, no zupełnie na to nie liczyliście, a tutaj pójdzie w tą stronę i to będzie akurat to będzie miła niespodzianka. Tutaj nie widzę tego, żeby to była zła niespodzianka, ale na pewno będziecie bardzo, bardzo mocno zaskoczeni tym. I bardzo pozytywne wydarzenie, jakie będzie miało miejsce, coś niepokojącego, coś, co wam tak troszkę no, nie podchodziło, coś, co wam się nie podobało w waszym otoczeniu. No pytanie, jakim, to już zależy od kontekstu, ale się zakończy. Coś, na co liczyliście, że się skończy się w końcu, dojdzie do tego swojego kresu, faktycznie do tego dojdzie. I tutaj akurat zamknie się może właśnie w tym roku 2023 i już nie trzeba będzie się tym martwić. I to będzie, ja mówię o tym, że to jest wydarzenie, bo to w jednym momencie to stwierdzenie właśnie, że tutaj to dobiegło końca i właśnie już nie trzeba będzie się tym martwić, to dojdzie do was w takim jednym konkretnym momencie takiego właśnie olśnienia, albo może jakąś informację dostaniecie, albo jakiś właśnie w inny sposób zostanie wam to tutaj przedstawione i pokazane i widzę, że faktycznie no, odetchniecie z ulgą. O, skończyło się. Nareszcie. Więc to są te wydarzenia, które będą miały miejsce w nadchodzącym miesiącu, w grudniu dla was, barany. Mam nadzieję, że te rozkłady, tutaj ten rozkład, całość, tak, bo to są etapy rozkładu, będzie dla was pomocny, może pewne rzeczy pojaśni. Mam nadzieję, że tutaj pomóc jakoś mogłem. Mam także wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!